Będzie taka próba bardzo szybkiej gry Francuzami. Może się uda, może się nie uda, nie mam pojęcia. O, super, mamy jakieś tu owce. Bagiety. No ej, gdzie te owce? Było ich tyle. Z lasu tutaj wypełzła. Teraz mają sprzedawać bitcoina, a giełdem tego Goxi, dlatego cena spada, czekają na te bitcoiny i jednocześnie zbijają cenę, ale to takie moje podejrzenie. A, no ale podobno tego mają nie wypłacić do ten. Dopiero w następnym roku mają wypłacać, to jeszcze jest dużo czasu w teorii. To możliwe, że jeszcze jakiś będzie ciekawy cykl. W sumie powinienem te owce oddać teraz, a nie tak biegam tutaj jak głupiec. Killzone, nie jak zdrówko? No bardzo dobrze, dziękuję. Spróbujemy go szybko zaatakować koniami, bardzo szybko nawet. Scoutrasz jakiś? Co się dzieje? Tą granacją? Rusami? A nie, bo oni przecież robią kilku scoutów, żeby tę zwierzynę ubijać i stąd mieć złoto, dobra. Normalne to jest, w miarę. Już przyznam szczerze, robią tutaj ciekawą robotę teraz ci jego scouci. Co za menda, ty. Scoutrasz, widzę, że jest imbunią. Comprendo.
Czy powie, dlaczego moi nie walczą? Nie wiem, po co wyciągnąłem tych robotników. Podoba mi się, jak go chciałem zaatakować szybko, w końcu on mnie zaatakował szybko. Jak się barykaduje? Zastanawiam, jak Francuzi najlepiej, żeby zbierali zło żarcie. Niewiele można tutaj zrobić, niestety. Myślę, co? I tak zrobię jakiś atak, myślę. Swoją drogą, mam Knighta obitego? Nie, to nie bez sensu, żebym to grał. Się wolno i tak robią ci rycerze. Teraz kurde już nie wiem, ale w sumie co? Robić to stajnie drogo, czy nie robić? Mam nadwyżkę, więc mógłbym więcej ich zaspamować. Ale czy ma to nadal sens? Czy może jednak lepiej jakieś ulepszenie, na przykład do pancerza? A, dobra, zrobimy. Może mi jelenie podbiera? Możliwe, ale spokojnie. No w sumie jest duża szansa, że on gdzieś coś z tymi jeleniami. On poubijał te jelenie na pewno. Ale to też by nie było głupie, no? Żeby może gdzieś on daleko na mapie. Tylko tam nie ma nigdzie takich złóż. Tutaj proporcje są dla mnie bardzo dobre. Więc ten. Chyba on zaczyna łączyć kropki, że go pewnie zaatakuje Sun. A jeszcze chcę zrobić kilku rycerzy. To mi rycerza dobił właśnie? Nie, ten jeden co był to jest.
Trochę dużo żarcia. Dobra, jeszcze dwóch rycerzy i ajdę. Teraz ulepszenie, no i spróbujemy mu wejść w eko. Przejechać mu się po ekonomii. Może się uda, może się nie uda. Ten już robi trzecią erę. Cwaniak. Oho. To nie jest dobra informacja. Dobra, tutaj jest dobrze. Dobra. Wszystkiego nie schowa. Mamy pancerz, mamy pancerz. Dobra, już raczej tego nie mogę robić. Teraz raczej trzeba zrobić łuczników. Konie się automatycznie lecą poza walką. Francuskie mogą, bo mają takie ulepszenie jedno. I tam, powolutku się leczą. No, niby tak. Niby tak. Co do mnie idzie? O mój Boże. Ostrojec!
Kurde. No teraz miał do mnie nie przychodzić właśnie. Posiłki mu łatwiej, to akurat jest pozytyw. No dobra, easy. Co, on się poddał? Co miałeś, go dostałeś, gościu? Zastanawiam się, czy on miał żarcie w ogóle w tej grze? Bo ja nie wiem, muszę aż zobaczyć. On mnie techem zajedzie, jak ery nie zrobię. No teraz już szedłem w erę, po prostu chciałem ekonomię najpierw poprawić, a era to tam... No era to era. Aż muszę zobaczyć powtórkę jeszcze. Jeszcze tylko to. O, Nadine Wins, bardzo dziękuję. Siema, dzięki wielkie za wsparcie. I hosta Rajda. Ja akurat Age of Empires trochę pogrywałem. Pan Pain, Rocket M44 i Wrona W, dzięki za followy, siema. Serdecznie nie zauważyłem, po prostu nie mam alertów włączonych. Siema. Witamy, witamy. Hyper Intense. Muszę też sobie te emotki zrobić. Koniecznie. Dziwne, że gość wyszedł w sumie. Cześć, cześć. Sorry za to, że trzeba followa. Po prostu kiedyś było sporo botów i jakoś tak mi zostało. Albo ktoś tylko wchodził, napisał coś takiego niezbyt kulturalnego i wyszedł, no to... To tak średnio też. Moment, muszę... Aha, chyba żeby zobaczyć replaya, trzeba wejść i wyjść, chyba że już się załadowało. Lipany, to było to? Tak, to jest to. Dobra, szybko zobaczę tego replaya. Tak, francuscy rycerze mega mocni. Potwierdzam. Zrób proxy stajni po problemie. Ale kurczę, on jest fajnie zaatakował szybko, nie? Tymi scoutami. Odsłonimy sobie całą mapę, dobra. Mega mnie ciekawi, skąd on miał żarcie, nie? Bo to było takie... Jakby w ogóle nie zbierał żarcia, tylko z kilku farm. Chyba, że... Aż tyle owiec on znalazł. No tak, tyloma scoutami, tyloma zwiadowcami to on... Mógł trochę owiec znaleźć. Ciekawy atak i też nie głupi, bo on mi chciał odciąć złoto, a bez złota ja nie zrobię tych rycerzy, których mam zrobić. Ale jakoś tak w tej grze wyjątkowo szybciej też zrobiłem stajnie i to się poszczęściło. Ja chyba powinienem przy złocie w takiej rozgrywce na gościa, po którym... No na Rusa, nie? Który robi więcej scoutów, to powinienem pewnie tutaj zrobić wieżyczkę obronną. I pięcioma tylko zbierać złoto, żeby wszyscy mogli uciec do tej wieżyczki. Dobra, ale idźmy dalej, bo mnie ciekawi to, co było dalej. Z owcami mnie tu... Czemu on wybija jedzenie? Jak się gra Rusami, czyli tą jego nacją, to jeżeli on ubije jelenia, to dostaje 10 złota, z tego co pamiętam. Za wilka 25, za dzika albo 75, albo coś takiego. Więc on dostaje za to złoto. Tak ma to nacja, nie? To ono nie znika po czasie? Nie, właśnie ono nie znika w tej wersji. W dwójce chyba się degradowało, czy tam psuło to mięso. Ale tutaj ono zostaje na ziemi. Więc on wszystkie ubija te, no, rykowiska. Dobra, i co on tutaj robił dalej? Aha, on zbierał przecież owoce, no tak. W sumie logiczne. Tutaj sobie taki prowizoryczny mur zrobił. To jest tak jakby jego wieża, więc się tu nie bał. Tak, mało złota zbierał, aż sobie włączę jego perspektywę. A on jak miał 28 robotników, ty, to ja już mam... A nie, już mam 27, ale to w sumie przez ten początek słaby. Ale dobra, patrzmy dalej, co się wydarzy. Aha, czyli teraz on w jakieś kilka farm sobie przechodzi. A zrobił taką ukrytą miejscówkę, a na wzniesieniu spryciarz i zbierał tutaj to żarcie. No, ja tu niedaleko nawet byłem, ale tego nie widziałem. Zresztą, jak wiemy, były ważniejsze rzeczy. No, teraz on nic nie zbiera, to mi się wydaje mega dobre, bo mi te knighty to wolno padają. Jeszcze miałem mieć pancerz do nich opracowany. Ale to się jeszcze robiło. Przy tym drugim ataku chyba chciałem to zrobić. I teraz chyba już będę to mieć, nie? Tak, już jest ulepszenie do pancerza.
Dokładnie. Czyli chyba tutaj zdemotywował, bo mega dużo ekonomii stracił. Zrobił technologię, ale co mu dała w sumie technologię? A, bo on chciał tych jeszcze silniejszych chyba Spearmanów zrobić. Jako kontra na tych moich. Ale tak dziwnie, nie? Samych Spearmanów bez łuczników. Ale też nie było go stać chyba na więcej. 35 do... 35 robotników do 50 teraz było. Deklasacja. Ciekawe, jaki był jego dalszy plan. Trochę mnie dziwi, że może jeszcze gdzieś... W sumie tutaj mu trochę połapałem te jednostki na mapie. On praktycznie żarcie nie zbiera, nie? Już mega mało mu dają te farmy. Teraz złoto zaczął zbierać. Nie no, miazga. Łatwo. Po prostu ten atak wczesny z kautami jego trochę chyba za mało zrobił. Albo potem ja też mu może za dużo. No pewnie jedno i drugie. Dobra, spoko było. GG.